Halo? No, co tam? Halo, halo. Nie No, śpi. słyszysz mnie? Spałeś pewno, obudziłem cię. Nie, no coś, ty słyszysz mnie? Słyszę cię, no. No, co tam? Wczoraj się byłem przejechać, już nie pisałem. Ale nie wiem, czy chcesz wiedzieć. Piątego biegu nie masz. No, tak serio? No naprawdę ci mówię. Nie, tam pierdolisz pan. No jak może nie być piątego biegu? Ty sprawdzałeś po tym, jak ci ten łańcuch zerwało? No bo jak miałem sprawdzać? No w ogóle nie wchodzi, nie? Do czwórki idzie, a piątka nie wchodzi. Żartujesz? I chyba coś jest, jak ci zerwało, ciekawe, czy gdzie coś tam z trybem się nie stało. Bo to jechałeś szybko, nie? No na piątce jechałem. Panie, panie. Zawsze takiego trupa przywieziesz. Ale nie, no ty poważnie mówisz, że nie ma No, piątki? ja zawsze mówię poważnie. Ty mnie wciś, tu ściemniasz, kurde, pewnie nagrywasz teraz. No tak, nagrywasz. Ej, co? No nagrywam, bo wymieniam olej, no. Nie, no wczoraj wymieniłeś olej, co mnie tu kłamiesz? Nie wymieniłem wczoraj. Wczoraj tylko napęd. Napędy. Byłem się przejechać, ale tu kawałek byłem, jeśli wczoraj nie pisałem. Późno było. Późno było, bo żeś tyle jeździł, kurde. Wróciłem po pierwszej. Zajadę tam jakiś led bar, bo będzie nocna wyprawa. Oj Boże, No nie no. no. No i co z tym robimy? Z tą piątką? No. No nic, co trzeba robić? Nie będziemy silnika rozkładać. No nie, no jak? Oj, Ale oj. ściemniasz, Ty pewno to. siedzisz z tym gamoniem Arturem albo z Pawłem przypadkiem gdzieś. No tak. Nie maj. Ja BM-kę zrobiłem. Mówię, wezmę się jeszcze zakłada, ale. Ale no. Przecież jakby piątki nie było, to byś już wczoraj bym dostał wiadomość. Jak po co? A nie czekałbyś do teraz, ty. No gdzie Żeś tam, wpadł na panie? pomysł, żeś Wczoraj wpadł to. pewnie na jakiś głupi pomysł, Wczoraj. frasek na enduro oba i tyle. Wczoraj to ty balowałeś, a nie. Nie chciałem ci dupy Co? zawracać. Wczoraj to ty balowałeś gdzieś w knajpie i nie chciałem ci dupy zawracać. Wczoraj jakbym dostał taką informację, to w ogóle bym się tym nie przejął. No, też mówię, napiszę, jak będziesz trzeźwy z rana. No tak, żeby mnie dobić, nie? Żeby cię dobić. No, na kacu jesteś, to akurat. No, a tak serio, to coś tam wymyślił z tym? No, a tak serio, no to co ci jeszcze tu? Chyba już wszystko ogarnięte, nie? Aha, no to dobrze. No ale ta piątka jest, rozumiem, bo ty nie umiesz kłamać. Nie, no jest, jest. No, wiedziałem, no No, nie ten. nie uwierzył, no. A to z kim sobie wpadłeś na pomysł? Nic, tak se sam siedzę w garażu i mówię, zadzwonię. Co, nagrywałeś, czy co? No nagrywa się cały czas, bo nagrywam wymianę oleju dla ciebie, żebyś wiedział, jak się wymienia. O, widzisz, no to dobrze. No, Ale bo. to już pewnie nie wymienię, bo pojeżdżę i tyle. Kurwa, ja I mówię, pół koniec. godziny sobie siądę, wymienię ci ten olej, a tu jest tak przerąbane wymienić, ty zawsze coś podstawisz takiego głupiego. Trzeba tą Ale osłonę pod trzeba mówić. silnikiem odkręcać. No właśnie, ja już powiem ci, ja się zabrałem za to. Ja podniosłem sekłada na No. tylne koła, ale zaczęło mi paliwo lecieć. Mówię, Aha. kurwa, kranika nie mogłem znaleźć, nawet nie wiem, czy tam jest coś Paliwo takiego. mi nie leci, patrz. Albo wczoraj wyjeździłem Ale. wszystko. A no właśnie. No, ale to ja miałem właśnie akurat dużo. To nie dość, że Aha. poleciało tam z przelewu, to jeszcze mi bakiem leciało paliwo. No, No, tak, tak szkoda jest, trochę, no. nie? Zabrał się zobaczyć, No. że ciężka robota i przywiózł do mnie. No i tak właśnie zaraz No i sobie teraz będziesz miał pomyślałem, poradnik. że tak sobie zaraz pomyślałem o tobie, No bez sensu, bo masz że ty jeden jesteś. korek z magnesem, sitko od spodu, sitko z boku, no i dwa Dwa filtry filtry. tam jeszcze. No, kurwa To mać, ty pół silnika byś musiał półtorej rozebrać. godziny. Nie, jest tylko z tą Ale osłoną pociągnij. najgorzej, no bo już dostęp Z jaką trzeba. oponą? Z tą osłoną pod silnikiem, nie? Bo trzeba A, ją z odkręcać, bo osłoną. inaczej się nie No, no podejdzie właśnie, tam. bo to trzeba, a dużo tam śrub jest od spodu? Ja trzy, ale to też o tyle bez sensu, że wiesz, musisz sobie od góry przytrzymać i od spodu kręcić. To takie pierdzielenie, od góry mało miejsca. Czyli osłonę i tak ją trzeba odkręcić. Tak, ty trzy śruby, no i ja ją odgiąłem tak na dół. Olej po niej ścieknął, bo to i tak wiesz. Aha. No. No,
A myślałem, że ten, że mówisz, że coś jest jeszcze nie tak, to myślałem, że gdzieś się leje z tego wysprzęglika, kurde, ale... A ty jeszcze mi tu A tu wywrócił. Już... Ale była chwila zawahania chyba. No, na początku tak, ale później twój głos... No później to... do ciebie dotarło. No, no. Ja to jeszcze jestem trochę zawiany z rana. No i dobra. Dobra, jak ten, jak subskrybujcie kanał Enduropa. Też odmieniłeś powiedzieć, bo za chwilę serio tej piątki nie będziesz miał. Jeszcze jak powiedziałeś, co z tym robimy, to już się dopiątkowałeś komplet. No nie wyszło no, do końca. No, na pewno, niedziela jeza, to chociaż mi silnik rozkręcał. No już miałem rozpoławiać, powiem ci. Co? Już miałem rozpoławiać kątówką. No, a później by się jakoś to spasowało, nie? No, pewno, że tak. Nie, na początku się trochę wystraszyłem. A, to dobrze, o to chodziło. No, dobra, okej. Okay. Śmieszku, trzymaj to jak coś, to no, będziemy w kontakcie. To na razie. No, na razie.